Rząd Tuska w porozumieniu z Eurokołchozem szykują nam niespodziankę. Sprawa w ostatnich dniach totalnie przemilczana przez media. Ale to mnie nie dziwi, bo jakby Polacy się o tym dowiedzieli, to mogłoby na przykład dojść do tego, że ruszyłyby taczki pod Sejm. Na początek obejrzyjcie sobie krótki filmik z 2023 roku, czyli z zeszłego roku, bo te słowa Tuska są kluczowe w całej tej sytuacji. Zapraszam do obejrzenia. O jednej sprawie muszę przecież powiedzieć głośno i wyraźnie. Ta sprawa nazywa się referendum. Uroczyście przed wami unieważniam to referendum. To referendum jest nieważne w najgłębszym i najszerszym tego słowa znaczeniu. Uroczyście przed wami unieważniam referendum. To referendum jest kluczowe w całej tej sprawie, bo gdyby to referendum wtedy było pozytywne, gdyby ono weszło w życie, to nie mielibyśmy tego, co mamy teraz. I im bardzo zależało na tym, żeby to referendum było nieważne, czyli żeby frekwencja była bardzo niska. Po to to wszystko robili, po to zachęcali, żeby nie iść, a wystarczyło po prostu tylko tam zakreślić kilka poletek i byłoby po całej sprawie. Moi drodzy, w Polsce ruszyły przygotowania do realizacji paktu migracyjnego. Dlaczego już teraz? Bo nie zostało im już dużo czasu, wszystko musi być gotowe do 2026 roku. Tak nam narzuciła Unia Europejska z Urszulą von der Leyen na czele. Na wniosek obecnego rządu, czyli rządu Tuska, w Polsce powstanie 49 centrów integracji cudzoziemców, tak zwane CIC. CIC. Centra CIC będą finansowane przez Unię Europejską. W dokumencie napisano też o wkładzie finansowym budżetów lokalnych i Rządowy Fundusz Pracy, czyli prosto mówiąc, zapłacimy za to my wszyscy, no zwykli obywatele. O całej sprawie jako jedyne media w Polsce poinformował portal Służby w Akcji. Polecam tę stronę, bo tworzą tam kawał dobrej roboty, więc zajrzyjcie sobie. Ja wam przyłączę w przypiętym komentarzu wszystkie linki, które dzisiaj tutaj będę cytował. Żeby nie być gołosłownym, jesteśmy na stronie Unii Europejskiej, Europejskiej Komisji. Zobaczcie, tutaj możemy sobie przetłumaczyć, nie jest to żadna wielka sztuka. Europejska strona internetowa poświęcona integracji. Polska. W całym kraju powstają nowe centra integracyjne. Na wniosek Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Polsce powstaje 49 centrów integracji cudzoziemców CIS na terenie całego kraju. Jest to dokładnie, jest to 7 października 2024 roku. Jak sobie to skonfrontujemy z tym, co wczoraj Tusk mówił na tym swoim happeningu spędzie o zmianie prawa azylowego, to by miało wszystko ręce i nogi, bo on nie przez przypadek chyba akurat kilka dni po tym to powiedział, nie? Na wniosek Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. I teraz tak, te punkty kompleksowej obsługi będą świadczyć standardowe usługi nowo przybyłym migrantom i będą służyć jako platformy współpracy między władzami lokalnymi, rządem i organizacjami pozarządowymi. Ja wam teraz cytuję stronę Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, centra te są tworzone przez urzędy marszałkowskie we współpracy z innymi instytucjami zajmującymi się migrantami w poszczególnych miejscowościach. Partnerstwo wdrożeniowe w każdym obszarze musi obejmować Urząd Wojewódzki odpowiedzialny za legalizację pobytu migrantów i co najmniej jedną organizację pozarządową doświadczoną w pracy z 5 co najmniej grupami migrantów. I teraz tak, moi drodzy, wszystkie te centra integracji cudzoziemców mają obowiązek oferowania następujących usług. Słuchajcie teraz. Kursy języka polskiego na poziomach A1, A2, punkty informacyjne i doradcze. Ja wam muszę wspomnieć tak, ogólnie, jeśli są jakieś centra integracji, no to tak potocznie mówiąc, to jest fajne. Tak, na pierwszy rzut oka, no to jest fajne, bo na przykład my często mówimy, albo tam w Niemczech, to tam oni się nie zintegrowali, bo we Francji oni się nie zintegrowali. No to tutaj, Tusk na przykład otworzy centra integracji. Ktoś by mógł pomyśleć, no ale to jest fajne, bo właśnie on nie chce, żeby ktoś na dziko przyjeżdżał, tylko żeby się integrował, żeby był i kurs języka, i to, i to, i to, i tamto. Na pierwszy rzut oka wygląda to fajnie. Ale to ma drugą stronę medalu, każdy kij ma dwa końce. I słuchajcie, kurs języka polskiego, punkty informacyjne i doradcze, opieka psychologiczna dla najmłodszych, wsparcie w legalizacji pobytu, pomoc prawna, kursy adaptacyjne-orientacyjne, zapobieganie przemocy domowej, zapobieganie handlowi ludźmi,
szkolenie dla kadry oświatowej, zarządzanie stroną internetową CIC. I ogólnie na pierwszy rzut oka wygląda to normalnie, no nikt by się nie mógł przyczepić, ja teoretycznie nie musiałbym w ogóle tego robić, tego filmu robić. I słuchajcie, centra CIC mogą również świadczyć dodatkowe usługi, takie jak kursy językowe na poziomie B1, B2, wsparcie psychologiczne dla dorosłych, wycieczki dla najmłodszych zagraniczne, kampanie informacyjne, tłumaczenia, zajęcia wyrównawcze dla najmłodszych, wsparcie osobistego asystenta w biurach, szkołach, ośrodkach medycznych itp. Czyli każdy będzie miał swojego asystenta. Przypuszczam, że w tych urzędach to może będzie jakieś specjalne stoisko. Cudzoziemcy mogą korzystać z ośrodków do czasu złożenia wniosku o długoterminowe zwolnienie na pobyt Unii Europejskiej, co wymaga znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1. Następnie cudzoziemcy powinni być na tyle samowystarczalni, aby korzystać z usług na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Centra są finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Komisji Europejskiej, ale oczekuje się, że będą również szukać innych źródeł finansowania, takich jak Europejski Fundusz Społeczny, Rządowy Fundusz Pracy lub budżety lokalne. No i tutaj te ostatnie zdania są kluczowe. I teraz, moi drodzy, mamy tutaj taki pliczek. Wytyczne funkcjonowania centrów integracji cudzoziemców. Jest to z marca 2024 roku. To jest koncepcja, o co tutaj chodzi, jakie są tutaj przyczyny i skutki decyzji o tworzeniu centrów. To jest to, co wam wcześniej przeczytałem. Nauka języka polskiego, punkt informacyjny, opieka psychologiczna, wsparcie w zakresie legalizacji pobytu, kursy adaptacyjne, przeciwdziałanie przemocy domowej, przeciwdziałanie handlowi ludźmi. O, szkolenia dla pracowników oświaty i administracji publicznej, integracja i praca ze społeczeństwem wielokulturowym, czyli ten punkt zakłada to, że na przykład jeśli są pracownicy urzędów, to oni przejdą specjalne szkolenie, żeby w administracji publicznej była integracja i praca ze społeczeństwem wielokulturowym, czyli oni przejdą szkolenie, żeby pracować ze społeczeństwem wielokulturowym. Teraz tego kursu, tego szkolenia nie musieli przebyć, bo mieli no po drugiej stronie Polaków, a teraz będą mieli wielokulturowość, jak tutaj napisali, no społeczeństwo wielokulturowe. Wsparcie współpracy organów administracji publicznej świadczący usługi i wsparcie dla obywateli państw trzecich, strona internetowa i konta w mediach społecznościowych informujące o działaniach projektowych. Punkt trzeci, inne dodatkowe usługi, wsparcie asystentów osobistych cudzoziemców w urzędach, szkołach, na poczcie, w banku, u lekarza, czyli we wszystkich tych miejscach, u lekarza, w banku, na poczcie, w szkołach będą specjalni ludzie, którzy się będą tym zajmować. Wsparcie materialne, żywność, materiały higieniczne, zakupy podręczników, wyprawek szkolnych, wsparcie medyczne, finansowanie wizyt lekarskich, zakupu na przykład ciśnieniomierza, okularów, ale czekajcie. Bo ja mam w rodzinie osobę, która ma 1300 emerytury i nie ma na okulary ani na ciśnieniomierz. Tak na marginesie. Doradztwo zawodowe niezwiązane z przedsiębiorczością. A to ciekawe, niezwiązane z przedsiębiorczością. Myślałem, że napiszą związane z przedsiębiorczością. Wydarzenia kulturalne, tak jak na przykład Dni Kultury. Aha, spotkania z okazji świąt zajmujące ze zwyczajami polskimi, wspólne wieczory filmowe. Tłumaczenia pisemne, tłumaczenia tam materiałów dydaktycznych. Tego tutaj, moi drodzy, jest bardzo dużo. To jest bardzo długi plik. Nie chce mi się tego czytać, nie chce mi się tego analizować, ale tak na moje oko to wygląda to tak, że wygląda to fajnie. Są to wytyczne funkcjonowania centrów integracji cudzoziemców. No, tylko, że po coś to musieli stworzyć. Z jakiegoś powodu musieli to stworzyć. No, gdyby nie było powodu, to by tego nie tworzyli. Ale skoro jest coś tworzone na wielką skalę, to znaczy, że będzie zainteresowanie. No a jeśli będzie zainteresowanie, to znaczy, że będą tutaj ludzie, którzy będą tym zainteresowani, albo nie, no ale w każdym razie jest to skierowane do nich. No i skoro jest to skierowanie do nich, gdyby to była mała grupa, to przecież nie robiliby takiego wielkiego przedsięwzięcia. No bo to nawet rozeszłoby się tak potocznie mówiąc po kościach, bo to by każdy gdzieś tam coś tam porobił w jakichś urzędach marszałkowskich i tyle w temacie. Ale tutaj jest grubsza sprawa. Jest o tym też na tutaj stronie rządowej gov.pl, Departament Funduszy Europejskich, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, tworzenie centrów integracji, czyli będzie ich 49. I teraz tak, moi drodzy, wczoraj na zjeździe Platformy Obywatelskiej Tusk poinformował, że oni zlikwidują do minimum nielegalną imigrację w Polsce. Ja się z tym zgadzam, oni zlikwidują to wszystko do minimum, bo oni teraz będą wszystko legalizować. Rozumiecie? Oni będą wszystko legalizować, czyli już nie będzie nielegalnej
migracji, czy tam imigracji. Nie będzie, będzie wszystko legalne. Jak podaje RMF24, wczoraj premier Donald Tusk podczas sobotniej konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie mówił o nowej wieloletniej strategii migracyjnej Polski. Jej szczegóły ma przedstawić 15 października na posiedzeniu rządu. Będzie się nazywała Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo. Państwo musi zyskać 100% kontrolę nad tym, kto do Polski wjeżdża. Za czasów PiS nikt tego nie kontrolował. Fala nielegalnej imigracji zalewa kraj. A zalała kraj, a ciągle zalewa. Zlikwidujemy te praktyki do zera. Tak powiedział Tusk. No ja się nie dziwię. Skoro 7 października na stronie Komisji Europejskiej został opublikowany dokument, to ja się wcale nie dziwię, że on to zlikwiduje. No on to na pewno zlikwiduje. Bo on już szykuje 49 centrów przesiadkowych, no przepraszam, centrów integracji. No. Zapewnił Tusk również, odnosząc się m.in. do paktu migracyjnego, że Polska nie będzie respektować ani implementować żadnych europejskich pomysłów, jeśli będzie pewność, że godzą one w nasze bezpieczeństwo. No po czymś takim, po takich słowach, to ktoś by pomyślał, no ale to kurczę, ale to właśnie on chce to wszystko zatrzymać i on chce, żeby w Polsce było w 100% bezpiecznie. No tylko, że to oni w tych głosowaniach w Europarlamencie głosują jak głosują, więc jest to sprzeczne, bo to tak jakby powiedzieć, no ja nie lubię auta elektrycznego, no ale za następnego dnia kupię auto elektryczne. No to jest nielogiczne. To jest nielogiczne. Moi drodzy, to już wam zostawiam do interpretacji. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się bardzo cieplutko, piszcie komentarze, udostępniajcie i do usłyszenia. Cześć, pa, pa.